Cześć, siemanko! Witajcie w kolejnym vlogu, w zasadzie w kolejnej części naszego challenge'u Syngenty. Mamy dzisiaj 14 września roku pańskiego 2019 i będziemy pryskać nasz jęczmień przeciwko mszycom, przeciwko fastom. Czym będziemy pryskać? Słuchajcie, już wam pokazuję. Będzie to karate, ślip erytroid. Po co on jest? Na mszyce, które przenoszą żółtokarbowatość jęczmienia, zwłaszcza jęczmień zimowy jest najbardziej mało odporny na choroby przenoszone przez mszyce, zwłaszcza na żółtokarbowatość. To jest zasadnicza bardzo sprawa i musimy o tym pamiętać. Byłem dzisiaj, słuchajcie, na polu, dlatego że było podejrzewam, słuchajcie, wcześniej zimno, padał deszcz. Pojedyncze sztuki tych agrofagów przy okazji zabiegu na, słuchajcie, chwasty. Będziemy już tą mszycę sobie likwidować. W miarę potrzeby, jeżeli będzie konieczny drugi zabieg, chociaż nie sądzę, skamy drugi raz. Jeśli chodzi o środek chemiczny na chwasty, będzie to bokser, który zwalczy nam jasnotę, komosę, miotłę zbożową. Wiosną polecimy sobie jeszcze jakimś innym środkiem, ale to już udowodnimy sobie z syngentą. Jęczmień naprawdę jest w fajnej kondycji. Będę miał kamerkę na polu. Dobra, my bierzemy się powoli do urobienia środka, także zaraz odpalimy 60, która i tak idzie do remontu. Jutro mamy tam jakieś małe nieszczędności. Słuchajcie, jeśli chodzi o boksera, będzie to 2 litry na hek. Bierzemy się powoli za urabianie środka. Dobra, zakładamy łaskę, także chwilowo nic się nie będę do was odzywał. No i dobra, słuchajcie, dorabiamy 600 litrów, 300 litrów na hektar, kończymy i zmykamy na pole. Jedziemy sobie wasze na pole, na nasz jęczmień. Może jeszcze taka kwestia, słuchajcie, wyjaśnienia, bo powiedziałem, że bokser pryskamy 2 litry na hektar. Na opakowaniu producent, czyli Syngenta, zaleca 3 litry, od 3 do 5 litrów na hektar. Zboże jest to 3 litry, dlatego mówiłem, że kwasy dwuliścienne po taniości załatwimy sobie na wiosnę i będzie to z głowy, a miotło już mamy załatwioną. Wiecie przecież, że teraz z miotłą jest duży problem, jest miotła odporna, która na większość popularnych środków już jest przyzwyczajona i zwyczajnie nam nie ginie, dlatego musimy stosować nowe środki jesienią bądź wiosną. W tym roku, jeśli pamiętacie, stosowałem Avoxa. Musimy te substancje zmieniać, żeby te miotły się pozbyć. To i naprawdę, jak widzieliście, to że było czyściutkie. Mógłbym pryskać, słuchajcie, 200 litrów na hektar. Jedną banieczką robiłbym 3 hektary. No ale człowiek jakoś przyzwyczajony, że tu może mało wody, że to i jedna, że 300 litrów więcej widać. Słuchajcie, tą mgiełkę w razie jakiegoś minimalnego wiaterku. Na pewno da nam lepsze pokrycie. Sprawa jest tego rodzaju też, że dzisiaj naprawdę mamy bardzo fajny, ciepły dzień, praktycznie bez wiatru, może 2-3 metry na sekundę, powinno być ok. Cofniemy do końca, żeby później po wrześniu fajnie coś zrobić. Słuchajcie, tak wygląda plantacja jęczmienia u mnie. Pięknie bym powiedział. Zobaczymy zaraz, jak ścieżki ładnie Robert porobił, czy wszystko będzie nam pasować.
Zaraz zakładamy machę, jak ruszymy z kamion. Musimy opuścić belkę, ponieważ w zależności od kątu dysz powinno być 70-90 cm. Tutaj mamy znacznie więcej. Nie będziemy opuszczali. A z tego względu, że ostatnio pryskałem pszenicę na grzyba i po prostu trzeba to zrobić w moim przypadku ręcznie. Chyba o jeden, może o dwa, to wysoki. Wyżej sobie wtedy podniesiemy na podróżniku. Będzie przy wyjeżdżaniu. Wjeżdżaniu lepiej jest, słuchajcie. Zakładam maskę i startujemy. Do zobaczenia po fakcie. Sprawdzimy, czy ciśnienie się zgadza, wszystko, ale nic nie było przestawiane. Musimy poprawić, słuchajcie, wężyk, bo gdzieś tutaj mi za nisko spadł i przeszkadza. Serenki nam wyjadły troszeczkę. Koniec i kręciłem wam cały czas w polu, bo bez sensu było słuchać klekotu 60. Jeszcze dzisiaj może opryskam sobie pszenicy. Najważniejsze, że jęczmień mamy, słuchajcie, opryskany, zabezpieczony przed mszycą, czyli przed żółtą karbowatością, jak wam mówiłem, co jest bardzo istotne w plonie, powtarzam jeszcze raz, zwłaszcza przy jęczmieniu zimnym. I chwasty też już mamy na jesieni główne załatwione. Przynajmniej mam taką nadzieję. W substancjach czynnych się mam nie rozwodziłem. Są to skomplikowane rzeczy i nikomu to do szczęścia potrzebne nie jest. Także mam nadzieję, że zostawicie kilka łapek w górę, więcej niż ostatnio. Kaziu ma fajniejszy opryskiwacz, bronki pewnie też mają ciągany. Ja jeszcze mam na razie taki, wszystkiego on teraz mieć nie można. Aczkolwiek Krukowiak, porządna firma. Pamiętajcie, zostawcie Krzychowi łapkę w górę i trzymajcie się mordy, do zobaczenia. Hej!